pan Sebastian i pierwsze oszczędności. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. Dzieci zapomniały, lecz od babci w prezencie pieniądze dostały. 50 złotych w banknocie, nowością pachnącym, niebieskim, na dodatek pięknie szeleszczącym. Dzięki, babcio kochana, za prezent wspaniały. Kupimy za to wszystko, co będziemy chciały. Pójdziemy szybciutko do sklepu za rogiem, gdzie mnóstwo fajnych rzeczy znajdziemy za progiem. Tymczasem pan Sebastian już sklepik otworzył. Nikt jeszcze nie przyszedł, więc sen go ciut zmorzył. Wyciągnął się na sofie, zaczął cicho chrapać. Z sofy zsunął się ogon oraz tylna łapa. W tym czasie dzieci idąc wielkie plany miały i takie oto rzeczy głośno wymieniały. Ja kupię zamek dmuchany, robota, rakietę. Ja lalkę, książkę, kapelusz oraz farb paletę. Do tego krokodyla, 4 samochody, sterowany samolot, komputer i lody. Kupmy jeszcze fortepian, UFO i lalkę ze szmatek, grę planszową, klocki i piracki statek. Wyliczanie trwać mogło do samego rana, ale dzieci dotarły już do Sebastiana. Dzień dobry panu, panie Sebastianie! Krzyknęły dzieci. Może już pan wstanie? Na ogromne zakupy mamy dziś ochotę. Dostaliśmy od babci dość pokaźną kwotę. Sebastian się zerwał, oczy zaczął mrużyć. Przepraszam, rzekł. Ja nie śpię. Czym mogę wam służyć? Poprosimy rakietę, robota, no i klocki Lego. Książkę, lalkę, kapelusz, komputer, do tego grę planszową, statek oraz duże lody. Jeszcze krokodyla i 3 samochody. Pan Sebastian liczył i sumował śmiało. 3100 złotych. To będzie kosztowało. Można płacić kartą, można też gotówką. Wybór nie jest łatwy. Trzeba ruszyć główką. Kartą? Dziwią się dzieci. Kiedyś w karty grały, lecz jak nimi płacić, pojęcia nie miały. Pokazały więc banknot. Czy to jest za mało? Co za te pieniądze kupić by się dało? Za 50 złotych z listy, którą macie, 2 pozycje bądź 1 kupicie, radę dacie. Tu Sebastian pomyślał i rzekł. No bo wiecie, nie można mieć wszystkich zabawek na świecie. Aha! Na to dzieci. Chyba rozumiemy. Trzeba wybrać coś, co najbardziej chcemy. Na dodatek zawczasu pomyśleć potrzeba, czy nam starczy pieniędzy. Inaczej się nie da. Tak, przytaknął Sebastian. Każda rzecz ma wartość, z którą musi się zgadzać portfela za wartość. To co teraz zrobimy? Myślą szybko dzieci i szukają pomysłu, który je oświeci. Jak kupić coś fajnego, niedrogo zarazem? Potrzebne jest nam coś, by bawić się razem. Może grę planszową, panie Sebastianie? Wystarczy nam pieniędzy? Zadają pytanie. Gra jest trochę droższa, ale po rabacie będzie za 50, bo więcej nie macie. Chociaż niech pomyślę, rzekł Sebastian potem. Mogę z 50 wydać wam 2 złote. Hurra! Cieszą się dzieci. Przecież za 2 złote można też coś kupić lub wziąć je z powrotem. Tu Sebastian znienacka sięgnął za zasłonkę. Proszę, to prezent od firmy. I wręczył skarbonkę. Może kilka złotych to nie jest majątek, ale oszczędzania dobry to początek. Lepiej wrzucić do świnki, zebrać parę złotych, zamiast wszystkie pieniądze wydać na głupoty. Dzięki! Krzyczą dzieci. Świnka jest wspaniała! I wrzuciły monetę, która im została. Jak świnka będzie pełna, to ją rozbijemy i za oszczędności kupimy co chcemy. Gdy wystarczy pieniędzy, za rok o tej porze ruszymy na wakacje w góry lub nad morze. Dzieci już wychodziły, gdy ktoś rzucił luźno. Może zagra pan z nami? Nie jest jeszcze późno. Wypróbujmy grę nową, sporo kosztowała. Grupka dzieci mu w oczy prosząco spojrzała. Z przyjemnością! Pan Sebastian aż pisnął z radości. W tę grę jeszcze nie grał, a kochał nowości. A mało kto wiedział, że poza pracą w sklepie, właśnie w grach Sebastian sprawdzał się najlepiej.